W poprzednim odcinku nasz bohater udał się na wielką pustynię, gotowy wykonać wszystkie misje poboczne na tym przepastnym morzu piasku, zdejmując kolejne znaczniki ogromnej mapy, aktywując wieżę słoneczną i pokonując, zdawałoby się, obdarzonych boską magią wrogów, dotarł na dach, gdzie rozpocząć się miała ostatnia część tej cholernej eksploracji. Boże, przejdź już do fabuły, kościół! Byłoby miło. Serio? Naprawdę? Już? Na dzień dobry? Ja chciałem tylko zejść na dół. Czy naprawdę musiałeś to wiązać z czymś tak agresywnym? Ile? Ale ja nic nie mogę zrobić, to się nie dało. Ja nie wiem, czy w ogóle powinienem używać pompy, to bez sensu jest. No. Chciałem się tu schować. Wow. Wy to widzicie? Nic nie mogę zrobić. Jeszcze jeden? W jakiej walce? No już skończyłem. Kto jeszcze? A. Jeszcze jeden się przypamiętał. Nie mam pytań. Dobra. Nowa misja. Co za misja to może być? Jaka muzyczka? I don't understand what happened here. The person Beatrice is looking for must be somewhere nearby. Beatrice? A no tak, mieliśmy jakiegoś męża znaleźć. Oaza na wielkiej pustyni. Siemano. Hey, you can't be out here like this. An Atiba might find you at any. What? Why is that so important to you? Hey, can you hear me? Nie, w tej grze będzie łowienie ryb. Jak w każdym JRPG-u musi być łowienie ryb. Sprawdź. Będę mógł chociaż tak wyciągać? It's not a weapon. Perhaps it's a tool for gathering, perhaps. It's elastic, but not very strong. And so thin. I'd be surprised if it didn't break. Do wędkowania potrzebna jest wędka. Nice. Nice. Przeciwnym do kierunku ruchu ryby, gdy ryba będzie wystarczająco zmęczona. Swoją drogą to jest takie samo łowienie ryb jak w Nier Replikancie. Dobra, łowimy rybę. Mm.
ale zarzuciłem. To jest najlepsze łowienie ryb, jakie kiedykolwiek widziałem. Będę w wolnej chwili łowił ryby w tej grze, zajebiste to jest, bardzo mi się podobało. Eidos 7, no tak, 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 tam była mega fajna muzyka. Mega fajna muzyka. Jeszcze raz. Teraz tam gdzieś. Rzucaj. Pogadajmy. That's a surprise. Are all angels so insistently talented at everything they do? You're surprised. That's hardly something I'd expect someone sitting in a place like this to say. Czemu? After the colony extinction took everything away, fishing was really all I had left. Ruined streams in the city, underground reservoirs, barren shores. I wandered all over the place. My trusty fishing rod in tow. With my trusty fishing rod. I think I'd already given up by then. Jak taki cowboy, ma taki styl mówienia. Well, that cowboy. Was practically a lifetime ago. I've been here for a while now. Feast your eyes. Water's clear. Beautiful. The whole world's a dump. I can't think of a better place to spend one's time. Mother Sphere's will be damned. I used to curse everything in sight. But if it was her will that led me to this place, I think I can live with that. Ale ty łowisz te ryby dla zabawy i potem je wyrzucasz, czy jesz? I see. Nie wyglądasz, jakbyś jadł ryby. Everybody's got a story, world being how it is. Same for you, right? Now, I'm not one to make assumptions about the future plans of an angel. But come and see me again, if fishing interests you. Anyway. Jak słucham tej muzyki i patrzę na tą oazę taką spokojną, to mega bym zagrał w Ghost of Tsushima. Te takie miejsca, jakieś oazy, gdzie się znajdowało, nawet jeżdżenie po prostu na koniu po jakichś takich ładnych polach. To była dla mnie tak uspokajająca gra. Mimo dobrej fabuły i ten, to była tak świetnie zrealizowana gra. Uwielbiam. Ghost of Tsushima. O, jest nowa rybka. Co to za rybka? Złota rybka. No dobra. Widzę, że mężulo naszej pracodawczyni to sobie pływa z rybkami, że tak powiem. Swoją drogą nie wierzyłem, że będę się kiedykolwiek dobrze bawił łowiąc ryby. W grze, znaczy. W sumie w życiu też. Jakieś najgorsze zajęcie na ziemi, nie rozumiem tego zupełnie. W Polsce bardzo popularne, wiem, ale... No, it looks like he was attacked from... Maybe... Nie, 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 nie ma potrzeby. Jak skończę wszystkie misje, to sobie coś o tym zajmę. Jeszcze mi chyba dwie zostały na tej mapce, jeśli się nie mylę, nie? O, a tu jeszcze są dwie. Ale nie wiem. Tu będzie mi łatwiej dotrzeć, bo pewnie, bo jak tylko znajdę jakiś teleport, bo stację właśnie, to będę się mógł teleportować i tak właśnie mam w planach zrobić. Słuchajcie, jesteście dla mnie tylko tym, odnowieniem HP, nic więcej. Tego potrzebowałem.
No i pięknie, mogę sobie usiąść. W tym chodziłem krótko. Słaba to suknia na pustynię, ale co ja poradzę. Coś z tej wspinaczki w tym stroju daje mi takim Unchartedem. Ja wiem, że oni tam wszyscy, a właściwie one, bo mówimy tutaj oczywiście o dodatku, jeśli chodzi o kobiety, które są głównymi bohaterkami, są typowo ubrane pod dżunglę, albo raczej momentami słabo ubrane w ogóle. Natomiast przez to, że Eve tutaj ma taki casualowy strój chyba, bardzo to mi daje właśnie takimi rzeczami jak Uncharted, gdzie no jednak środowisko było normalne, bo świat był tam wzór marynarz. Dokładnie wiem, jak to będzie wyglądać. Marynarski mundurek, biało-niebieski. Nie ma innej opcji. Nienawidzę tych mundurków. Nie wiem, skąd się wzięła popularność ich gdziekolwiek. Jeśli chodzi o strój dla postaci, bo w anime się regularnie pojawiają marynarskie mundurki. Jest to dla mnie niewybaczalny strój, w ogóle nie rozumiem. Absolutnie. O! Facing this turret head on is just asking for help. We can use the trash to get into its blind spot. Right. No ale to... Ja bym chciał, tylko że... Nie wiem, czy ty widzisz, mój drogi, ale te jego pociski to skręcają z czapy. I trzeba zrobić idealną opcję w ogóle. Dobra, chcę tylko powiedzieć, nie wiem jak oni to zrobili, ale sprawili, że marynarski mundurek wygląda seksownie i nawet go założę, bo jeszcze w nim nie chodziliśmy, a potrzebowałem nowego stroju. Wstawaj. Pudło. Matko, czuję się jak grając w Medal of Honor w misję z Normandią. Za niskie! Nice. Mamy to. Teraz muszę jakoś wejść na górę. Biegnij, Eve! Dobra, to nie jest do zrobienia. Tutaj nie mogę iść. Musi dać jakoś wejść na szczyt tego kamienia. Signal I'm picking up is clear as a bell. Do you think the Nativa Kaya mentioned could be lurking in these parts? Ay ay. To jest w ogóle statek. Ten statek na pustyni. No to świadczy o tym, że to kiedyś było w jakiś sposób żywe miejsce. Ale to są strasznie ciekawe w ogóle rzeczy, że taki obszar wydawałoby się od zawsze wyglądający w dany sposób mógł kiedyś być zupełnie inny. Tak jak, nie wiem, nasza pustynia, znaczy nasza pustynia na... W Afryce, nie? Sahara. Generalnie mówi się, że ona kiedyś była w pełni zalesiona. Że był piękny obszar praktycznie dżungli, nie? Niesamowita sprawa. I w marynarskim mundurku będzie walczyć z bossem? Czyżby czarodziejka z księżyca? Księżycowe diademie działaj. Ty ich nie rób pozy. Ajajaj. Dobra. Raszowanie go to nie jest dobry pomysł. Ha!
O nie. Zapomniałem zebrać czego? A! No tak, miałem zebrać części tej wieżyczki. Ups. No, miałeś włączyć... Właśnie. No przecież... Ło! Ej, no robię mu to obrażenia, serio. Wow, ale dobrze, że się odsunąłem. Nice. Wow, jeszcze raz? Dobrze. Unik tu powinieneś zrobić. Nice, złapał się w sam środeczek. Jeszcze raz. Błagam, gin. Adam, is there anything else dangerous around here? Ty jesteś niebezpieczny. What I'm seeing, just some leftovers. This must be the scary monster Kaya was talking about. No, miała rację. Całkiem mnie przestraszył. Let's just get what we came for and get out of here. O nie. All right. Nie. 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 This person looks like a scavenger to me. No. Can you ID them? Nie, nie chcę. No, nie chcę. Nie, jak wyjdzie na to, że to siostra. The memory stick is intact. ID confirmed. No kto? Nie. Judging by your reaction, it must be Kara. Nie, to nie jest Kara. Ktoś jej wmontował inną płytkę. Nie. No way she could have survived. That's just how the world works. Simple as that. Mogłaby chociaż jedna rzecz pójść po mojej myśli. Kaja, przepraszam, ja nie chcę ci dostarczać tych wiadomości. Ty nie musisz wiedzieć takich rzeczy. Ty jesteś taka mała i słodka. Zostań mała i słodka. Nie wiem, nigdy nie wrócę, nigdy ci nic nie powiem. Nie mogę. Nie mogę się dostarczyć. Jak się stąd wychodzi? Jak ja mam powiedzieć małej dziewczynce, znaczy no, małej dziewczynce, no niby nie małej dziewczynce, no ale jak ja mam jej powiedzieć, że Kara nie żyje? Come on! Aha. To dobry strzał, Cordy. Ja nie mam tak za bardzo czym strzelać.
A, w ogóle była ściana do tego, żeby po niej pójść. Kto by pomyślał, że jeden pocisk może tak dużo zdziałać? No well, Jack Sparrow, to na pewno. What the fuck? No to mnie zaskoczyliście, nie? Jesus. Nie wiem, czy powinienem ją niszczyć. W sumie mogłem ją zostawić w spokoju, ale... Co to za śpiewy? Skrzynia. Zamknięta? Nie. Nice. Ale creepy. W sensie bardzo mi się podobają te śpiewy, ale są creepy, fu. It was you. The song. Adam, scan the airborne squad member. No taka sama jak wszystkie inne. It's a fourth airborne squad member. This is not a song. It only sounds like a song because the repeated voice is being refracted. Lily, can you decode it? Okay. Sure, I can try. Fourth airborne squad. Traitor in our midst. Watch out. Trap. Unable to control movements. Pain. Eternal pain. Let me rest. Cut the power. Zupełnie szczerze, to brzmi jak słowa tej piosenki. Ta piosenka mogłaby dokładnie o tym być. What should we do? You know what it is she wants. A nie dałoby się jej wyleczyć? Myślę, że jakby mogło przestać ją boleć. Nie? It's over. Yes. May your memories live on forever. May your memories live on forever. Co mi się tam odblokowało? Mam czegoś 100%. Co to było tego 100%? Wiesz, do czego służy ten pasek, którego było 100%? Niesamowite jest to, jak ona wchodzi w tę. Moi pozostali towarzysze uciekli na zachód wielkiej pustyni. Udało im się zdobyć dane i fundusze sojuszu wyzwolenia Zionu. Jeśli pójdą wzdłuż i uciekną, to będą bezpieczni. El Makwi, Sha, rzeźnicy, niech dosięgnie was klątwa Matki Sfery. A ten biedny biedak dalej wierzy w Matkę Sferę. Jakby ona kiedykolwiek komukolwiek pomogła. Jeśli się zjednoczymy, jeśli staniemy z się jedną istotą, wtedy ona powstanie z gruzów. Tego nauczy nas Orkal. Tylko dlatego przetrwaliśmy tak długo. Tak do tego służy ta kołyska trochę, nie? Żeby wszyscy się stali jedną istotą. Łączona świadomość, tak jak... Bo takie anime... Psycho Pass. Też bardzo ciekawy koncept na temat... takiej dystopijnej przyszłości. Bardzo ciekawy.
No i dobra, to co? Czas przejść się, pooddawać misję. Mogę tak po prostu kliknąć sobie i wyjść do Zionu. Podoba mi się ten fakt, strasznie śmieszny. Och, tą windą wyjadę. Nice. Fajnie, że pod Zionem jest ogromna pustynia. W sumie to ma dużo sensu, zaskakująco. To naprawdę ma zaskakująco dużo sensu. Jestem pod wrażeniem, jak dużo sensu to ma. Czy to są nowe misje? Nie. Angel, these are... You must recognize them. I don't think anyone blamed you. They just accepted their fate. A, to ten gość, któremu zginęli towarzysze na tym dachu. As a survivor, I won't be able to achieve anything grand, but thank you, Angel. You took a load off my mind. Ile my punktów za to dostaniemy w ogóle, chcę wam powiedzieć, co? Albo ja teraz mogę też pójść tam. Dobra. Skarb. I retrieved the memory sticks from the ruins. But there were far more dead people than there were intact memory sticks. A to znowu ta od skarbu. Treasure. I towarzysze byli. Treasure. My treasure. I won't lose it. W tych ruinach, gdzie było trzech Sentineli, a potem tych podziemnych ziomeczków, nie wiadomo ile. I'm sorry, I survived. Eve, are you positive we can trust her with the memory sticks? No co za różnica. No leżą jej się. I think she'll be all right, Adam. Ja nie. Nigdy więcej jej nie zobaczymy. Tego jestem pewien. I prawdopodobnie to będzie dlatego, że zrobi sobie krzywdę, ale nie chcę wyrokować. Trzymam za nią kciuki. Serio. What? So there really was an energy. Give it to me, Angel. Now. We an angel shouldn't lie. Do you hear yourself? Abe. There's a fusion drive at the back of the store. Straight. Wait. You can't just Come on. Let's find out. Tak, chcę wiedzieć. What's this? Well, you see, she's my wife. She died a long time ago. Aww. Your wife? Then you should have said so. How could I? I wasn't about to take any chances. Not that it mattered in the end. Well. That's all there is to it, Angel. I may talk big, but I'm still only human. I'm only human. I guess he's not such a bad guy after all, huh? You can have the fusion cell. Oh. Okay. Thank you, Angel. On potrzebował ogniwa fuzyjnego, żeby włączyć telewizor? Nie ma jakichś mniejszych urządzeń do oglądania zdjęć żony? Jak urocze by to nie było, to... Myślę, że to ogniwo fuzyjne mogłoby się przydać w innych sytuacjach. No dobra. W porządku. Nie masz dla mnie puszki? Chociaż? Nie wiem, czy jestem gotowy na Kaję. Nie. Nie jestem. Idę gdzie indziej. Nie jestem gotowy. Mi się przecież łzy wokół kręcą w ogóle, jak myślę o tym, że ja muszę jej powiedzieć, że siostra nie żyje. A pewnie się okaże, że ona powie, a, okej, to w porządku. Bo ona cały czas tak mówi. Dobra, ty masz kawałek wieżyczki. No, wesoła muzyczka i no, bawimy się, jest dobrze, wcale nie jest smutno. The body core first. Well, look at you, miss. It's for the people of Zion. No need to stare daggers at me. Here you go. Where did you get this from? What did you do? Don't tell me you went after another airborne squad member. No way. I wouldn't dare try to kill an angel. That's all you're getting out of me.
Raczej z martwego po prostu ściągnęła. Until next time then. Remember, I'm always open for business. Dobra, to coś przynajmniej fajnego? Tak, śpik, spoko. A, rdzeń ciała, nice. Myślałem, że dostanę kręgosłup. Okej, spoko. Podoba mi się to. Looks a little sloppy. It should be useful in... Dobra, ukończ. Frank, oaza, dobra. Znalazłem torbę Frank... A nie, torba. Stawię ją tutaj, znalazłem także ciało, prawdopodobnie on. Ale jak ktoś poważnie uszkodził jego kartę pamięci, zostawię to współrzędne na wypadek, gdyby to pomogło. Polowanie na czyhacze, to pamiętam. Się nabijały. Na pewno tyle wystarczy, zostawcie mi wiadomość, jeśli potrzebujemy, aby zajął się większą ilością. Tak szczerze, to już się zająłem tyloma czyhaczami, że mogłoby mi się to zaliczyć. Strażnika jednym zostało do akwarium mojej żony. Patrzenie na ryby łagodzi ból po utracie, jednak tego ranka okazało się, że jeden z rozdymek jest martwa. Smutno mi, gdy widzę, on nie, będę musiał złowić rozdymka. Dobrze, mogę złowić rozdymka. Mam tych krewetek trochę. W momencie, gdy doczytasz je, już będę spać w kołysce. Tak się to nazywa, ale czy bardziej nie przypomina grobu? Piszę to, ponieważ zanim odszedłem, ukryłem w skrzyni jeden z moich najcenniejszych skarbów. Ktokolwiek go znajdzie, zostanie jego właścicielem. Ale czy powiedzenie po prostu, gdzie się znajduje, nie byłoby nudne? Znajdź porzucony żółty autobus na zawalonym wiadukcie na wielkiej pustyni. Tam przyniosłem skrzynię. Powodzenia. Okej. Eve! To brzmiało jak emocje. Sounds fun. Podoba mi się. Podoba mi się nowa Eve. Lubię cię taką. Fajna jesteś. A to ziomek od Buddy. Ziomka od Buddy pamiętamy. O, córka tu przyszła nawet. Nice. Ja nie wiem, jak oni podróżują w tej wielkiej pustyni. Ona ci wkopuje i Nightiba mija? Ja nie byłem w stanie minąć ani jednego. I think you should hear what she has to say first. Ren? Dad, this object is definitely cursed. You stare at this all day, mumbling, and you fight people. This thing doesn't protect us. It is breaking us apart. We used to be happy without it. Oh, my child. So I tried to hide it away forever. But eventually, I brought it back. Buda, kuda, uda. Gdzie jest ten Budda? Powiedziałeś, że przyniosłeś go z powrotem. Gdzie on stoi? Nie powiedział żaden rodzic nigdy. Rodzic powiedział, mam nadzieję, że dostałaś swoją lekcję, żeby nigdy nie zabierać moich rzeczy. To tak by rodzic powiedział. Dziękuję, Angel. No problem. I just want you and your father to be happy, okay? Okay. Autorefleksja? To nie jest domena rodziców. Na pewno nie jak dziecko sugeruje jakieś problemy. Ja wiem, że to brzmi, jakbym miał jakąś bardzo tragiczną relację z rodzicami, ale nie, była bardzo dobra. Welcome, Angel. I open the store. Stop by. Co masz w sklepie? Co? Światło kolonii. Światło, które świeciło tak jasno, zaginęło w ciemności. Światło kolonii, chwalebny czas wszechświata. Co z tego, że nie możemy wrócić do przeszłości? Nie będziemy się smucić. Pozostaniemy na tym świecie i będziemy śpiewać do matki. Co? Kiedy smutek... Co ja tu kupuję w ogóle? Kiedy smutek dnia, w którym spadło niebo, zostanie zapomniany? Kiedy mądrość matki zostanie pogrzebana w gruzach? Kiedy ci, którzy zostali, nie będą już pamiętani? I kiedy przetrwanie, zapomnienie i rozpacz staną się jednym, anioły zstąpią z nieba. Nice. Dobre teksty. Nierówność, ucisk, niemoralność. Jest wiele rzeczy na tym świecie, na które odpowiedzią nie jest wolna wola. Połączę je wszystkie z matką sferą i wygnam naszą wspólną mądrością. Tak narodziła się nasza wiara. Angel. My humble establishment is at your service. No kostiumy to w ciemno kupuję w ogóle, to nawet nie ma co. Za co to kupuję? A, za jakieś marginalne ilości złota.
Nasze innowacje służą ulepszeniu ludzkości, a ulepszenie ludzkości to nasza droga do innowacji. Widzisz księżyc? Winda orbitalna jest tuż pod nim, choć stąd może wyglądać jak patyczek. Winda orbitalna? Tak jak w Alicie. Alita, tam była winda orbitalna? Czy może... Może w Eden? Tak się nazywał ten film? I'm so glad to see you again. Eren and I have been hard at work to keep this place going. Co to jest? Nie wiem, ale na pewno wszystkie te kostiumy zbuduję. To wiesz, kim jesteśmy, nie tylko myślimy, ale tworzymy nowy sposób myślenia. Jesteśmy twoimi towarzyszami, twoimi przyjaciółmi, kochankami, rodziną. Jesteśmy zawsze po twojej stronie. Maszerujemy naprzód ku lepszej przyszłości. Nic nie jest niemożliwe i nic nas nie ogranicza. Eidos, lider w innowacji ludzkości. To brzmi jak takie korpo pierlenie. Wiedza i moc Matki Sfery umożliwiły jej widzenie przyszłości. Przekazywała swoje odczyty wyznawcom niczym wyrocznie. Próby zbadania jej czcicieli w celu odkrycia prawdy spełzły na niczym. Udało mi się jednak poczynić pewne postępy, które zostawiam tutaj, aby pomóc innym poszukiwaczom. Odnać ukrytą jaskinię w Wielkim Kanionie oraz sekretną jaskinię w Wielkim Kanionie. Znajdź tam rozdziały o próbie. No i to jest na przykład coś, co ciekawe jest zobaczyć, że jest miejsce, gdzie mógłbym znaleźć takie coś. Złomiała żalana na temat protokołu Eve. O, to było ciekawe. Muszę przyznać, że w pamięci anioła brakowało kilku ważnych szczegółów. Nie wiedziała nic o historii sprzed ostatecznej wojny i o starcie starej ludzkości. Czy to dlatego, że jest bronią, która musi wiedzieć tylko to, co jest jej potrzebne do wykonania misji? Cóż, nie są zbyt dobrą bronią, jeśli ciągle zawalają misję. Te wszystkie bezsensowne śmierci i porażki w tej chwili naprawdę chciałem zapomnieć. Przepraszam, chciałem zapytać samą Matkę Sferę, co do cholery robiła przez ostatnie kilkadziesiąt lat, aby udoskonalić swoje opus magnum, protokół Eve. Niech twoje wspomnienia trwają wiecznie, obyśmy zostali zbawieni. Nie sądzicie, że to tylko zwykłe brednie? Te notatki z protokołu Eve są strasznie ciekawe, bo dużo... właśnie dorzucają nowych informacji na temat... postaci aniołów. Rozumiem, że protokół Eve to jest najdoskonalsza wersja aniołów, jaka do tej pory powstała. Ksiądz, co chcesz? Oh, sister, it's you. As for myself, I'm being Oh yeah? What's wrong? Well, as I told you before, I thought my shape, but I never imagined I'd be given new. You're saying he's alive? Yes, sister. Or life is a blessing from Mother Sphere and the network, and I am. But my brother Felix has become a sinner. This sacrifice, but only Mother can judge and punish. Sister, no scavenger can find missing people while evading the monsters of the Great Desert. You are my only hope, Angel. Please. Well, all right. Oh, Mother Sphere. You have given some. I will send you the location data I purchased. Niech matka cię prowadzi. May the force be with you. Tu aż tak daleko. A, bo to ta chciała skoczyć. O Jezus. Ona się tak nagle pojawiła, ja tak patrzyłem, nikogo tam nie ma. Myślałem, że skoczyła. Angel! It's been some time. We were lucky. Oh, thank God. Yes, here. Beatrice. The fuck? Oh, my baby. You finally made it back home to me. It's unfortunate. The memory was also badly damaged. Czemu? Don't fret. No matter what you are, what the fuck? I'll always love you. No teraz się trochę boję, nie? No. Hey, Beatrice, right? Are you sure? It was an Atiba that did it. Angel, is that you? I didn't know you were still here. Dobra, teraz wierzę, że mogła patrząc na mnie nie wiedzieć. Do you? Are you doubting me? Yes, totally. That trace. It doesn't seem as though an Atiba was responsible. You weren't there, Angel. You weren't there. I was. My baby was killed by an Atiba. I saw it with my own eyes. I saw it. I'll pay you, just like I promised. But let's get out of here. Somewhere else, where we won't be interrupted.
Mhm. No w porządku. Niebezpiecznie zbliżam się do konieczności powiedzenia Kai, że jej siostra nie żyje. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Ale dalej jestem daleko, jeszcze dużo misji do wzięcia. Może jeszcze pójdę, zrobię inne jakieś. Nie, no dobra, nie zrobię tego. Po tym jak Sojusz Wyzwolenia ujawnił prawdę o Orkalu, znaleźliśmy się w opresji. Nasz sojusz... O, sojusznik Aaron zaginął, a my jesteśmy zmuszeni skupić naszą uwagę na przetrwaniu. Nie mam czasu na przygotowanie do bitwy. Ale tego despota i oszusta Orkala trzeba obalić. Nie możemy ustąpić. Wyruszymy w burzy na pustyni. Zbierzemy się przy pięknym posągu bogini niedaleko wschodniej... daleko na zachodniej wielkiej pustyni. Tu nas nie dosięgnie, więc będziemy mogli zgromadzić siły. Widzieliśmy prawdę. Ci, którzy widzieli prawdę, nie mogą się zatrzymać, a prawdę nie da się ukryć na zawsze. Pamiętajcie, zjednoczonego ludu nie da się pokonać. Zion odrodzi się, a tyrania i spiski stanowi przyszłością. Niepokojące, no. Yes. Those people. They claim that Orkul is nothing but a glorified dictator, using the power of the Natibas to subjugate his people. But Orkul is the prophet. He saved the people here. Jesteś pewna? Right, sure. Tak nam powiedział. But more and more people are starting to doubt even Mother's fear. Let alone the prophet. My się dowiadujemy, że matka Sfera też jest gównowarta. But still fail to look right under their noses. I'd better look into this. Trochę yeah, prawda, no. I agree. Dobra. Nie, to jest dalsza misja. Tu coś jest. Tak się zastanawiałem, czy dobrze idę. O ciebie kojarzę. Powiedziałem ci fuck you kiedyś. Hello, Angel. How are you? What kind of refinement work is this? I guess even things like this are considered a resource in Zion. What? A resource? This is a food source. I'm not sure I follow you. This isn't just some liquid or paste from a tube. It's a corpse. A corpse, my goodness. Jak ty nic nie rozumiesz, nie? Dokładnie. Please call it cuisine. Hmm. Cuisine. Actually, your timing is perfect. Maybe you can help me out while you're here. Why do I get the feeling this won't be easy? Będę musiał łowić ryby. I promise it's not like that. I need things like this. Fish. Scavengers aren't interested in these things at all. Oh, I might know of a source. Yep. That's wonderful. Bring me some when you can. I'll reward you handsomely. I'll consider it. Nie ma problemu. Zobaczmy, co ty jesteś w stanie mi dać. Oh, hey, my, you sure give me... The feeling is mutual. Seeing someone who works so hard gives me strength too. Sklep. A sprzedaj wszystko. A po prostu za złoto się sprzedaje. Well, I must say, what do you think you're... Sorry, I mean... Are you actually cooking? For what reason? Reason? Everything doesn't have to happen. Tak samo jak ten gość, który łowił, nie? Łowię dla łowienia, bo to przyjemne. To prawda. Yes, you're right. Scraps, parts, energy, you name it. Everybody's fighting for scraps. Let's do this later. Oh, we don't need this now. This is just how things are. We've given finer things in life. If all we're living for is bare necessity, how are we any different from the machines? I'm just trying to hold on to the past. That's all. Well, must be nice. I'm surprised. All this time I thought you were just a freak. Tak, ja też. I must have some life in me after all. Bardzo się nie myliłaś. Surprise an angel. See you later, Barry. You got it. Take care, Angel. Sorry, but we're closed, but I'm in no mood to continue working. Okay, I'll be back. Angel, hold on just a minute. Właśnie, misję masz dla mnie. Aren't you curious why I don't want to work? And why do I need to know? You're right. Dokładnie. I guess it's not that interesting. Please, could you just allow me to explain myself? I thought talking about it would make me... No, dawaj, gadaj. Just... On the night of the full moon, there will be a memorial service in honor of the wine saved for the memorial servant. Do you think it was stolen? No, I just had a sip or two every night.
Ty nie kupisz za dużo rzeczy do domu, nie wiem, tylko chipsy albo słodycze. I kupujesz w wielu sztukach, bo przecież taniej, a no, będzie leżeć najwyżej, nie? No ale po prostu wtedy przez to przejadasz dwa razy więcej. Tego samego wieczoru. A life worth only three bottles of wine. Bary i wino, dobra. To było całkiem zabawne. Czy teraz już mogę pojechać i dostać od Orkala misję? W tym jeszcze nie chodziłem. Taki casualowy. Sam mi podjechał. Nie zrobiłem tego celowo. Nie, ja tutaj to już tak perfidnie wszystko widać, dobra, nieważne. Mniejsza. Wziąłem to, bo to fajny strój. Chociaż przyznaję, że nie jestem fanem jeansowej spódnicy, ale dobra. Black-winged Nitiba is very dangerous. Yes. I hope you don't do anything foolish in pursuit of revenge. Please. To kto ma dla mnie misję? Ty? Ty mi miecz daj swój, fajny masz. No mega fajny. Since you first arrived in Zion. Jakiś dual wielding by się przydał. Thank you. Nie ma problemu. Angel, do you have... What's going on? In Zion, there are many radicals who would threaten public order. There is a difficult group among them, and deep... A difficult group? Difficult how, exactly? No, dobre pytanie. They spread misinformation or engage in riots, claiming we can't be trusted. Orkel has always been tolerant of such things, so we had to keep a close watch discreetly. We can't crack down on just anybody. One of these particular radicals went missing recently. Tracking them down is our main priority. If you're capable of discretion, I have information for you. All right. Okay. If that's what's required, so be it. So be it. Zaginiona Arka. Dobrze, przyjąłem kilka nowych questów. Słuchajcie, to jest ten moment, no. Nic mi innego nie pozostało. Mógłbym oczywiście jeszcze robić te questy, które przyjąłem, ale tak wisiałoby nade mną widmo.